Święta, święta i po świętach. A ja znowu z Wami. Ostatni, przedświąteczny odcinek Kompasu obejrzało na YouTubie i na Facebooku łącznie ponad 2400 osób. To bardzo dużo, zaledwie w kilka dni. Bardzo się cieszę. Dziękuję za to, że jesteście z nami. Niedawno natknąłem się na historię pewnego Żyda z Nowego Jorku imieniem Jankel. W rozmowie z kimś wyjawił, jak udało mu się przeżyć Auschwitz? Oddajmy mu na moment głos. Mówił tak: Wtedy byłem dzieckiem, tylko nastolatkiem. Byliśmy w pociągu, w wagonie towarowym, wieziono nas do Auschwitz. Nadeszła mroźna noc i było zimno, śmiertelnie zimno w tym wagonie. Niemcy zostawili składę na bocznicach na noc, czasami na kilka dni bez jedzenia i oczywiście bez koców do ogrzania. Obok mnie siedział stary Żyd, ten ukochany stary Żyd z mojego rodzinnego miasta, którego poznałem, ale nigdy nie widziałem go w takim stanie. Drżał od stóp do głów, wyglądał okropnie, więc objąłem go ramieniem i zacząłem go pocierać, żeby go rozgrzać. Potarłem mu ręce, nogi, twarz, szyję. Błagałem go, by się trzymał. Całą noc go tak ogrzewałem. Byłem zmęczony. Sam zamarzałem, zdrętwiały mi palce, ale nie przestałem ogrzewać jego ciała. Z godziny na godzinę czekaliśmy do rana. Wreszcie nadeszła noc, nadszedł poranek, słońce zaczęło świecić mocniej, zrobiło się trochę cieplej, a ja rozejrzałem się po wagonie, żeby zobaczyć innych Żydów i ku mojemu przerażeniu. Jedyne co widziałem, to zamarznięte ciała jedyne co słyszałem, to śmiertelna cisza. Niginny w tym wagonie nie przetrwał tej nocy. Umarli od mrozu. Przeżyły tylko dwie osoby: staruszek i ja. Staruszek przeżył, bo ktoś go ogrzewał, a ja przeżyłem, bo ogrzewałem kogoś. Tak zakończył swoją opowieść Żyd Jankel. Autor tej historii podsumował ją myślą, że kiedy Wspierasz, zachęcasz, inspirujesz innych, to odkrywasz wsparcie, zachętę, inspirację również we własnym życiu. Jego zdaniem jest to kwintesencja judaizmu. A ja dodam do tej opowieści i do tego morału, że moim zdaniem to również kwintesencja chrześcijaństwa. Owej złotej reguły wypowiedzianej przez Pana Jezusa, zapisanej w Ewangelii Mateusza, wszystko więc, czego pragniecie, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Złota reguła w różnych postaciach występuje praktycznie we wszystkich głównych religiach. W Taoizmie uczy, aby uważać powodzenie bliźniego za swoje powodzenie, a jego niepowodzenie za swoje. Budda uczył, by nie traktować innych w sposób, jaki wobec siebie uznalibyśmy za bolesne. Konfucjusz mówił, by nie narzucać innym tego, czego nie narzucamy sobie. W pismach hinduistycznych z kolei można przeczytać, by nie czynić innym tego, co wywoływałoby ból, gdyby było czynione nam. Islam naucza, że żaden prawdziwie nie wierzy, dopóki nie życzy innym tego, czego życzyłby sobie. Chciałoby się więc powiedzieć, że morał historii Jankela to również kwintesencja człowieczeństwa, które chcielibyśmy rozumieć jako ogół wszystkich istotnych i pozytywnych cech człowieka, jako docenianie wartości i godności w każdym człowieku. Ale człowieczeństwo to też ogół cech wspólnych wszystkim ludziom, również tych złych. To po prostu nasza natura. Nie jest z nią chyba najlepiej, skoro nawet w tej historii, na cały wagon zamarzających ludzi, tylko jeden zdecydował się ogrzewać drugiego, i tylko dzięki temu ci dwaj przeżyli. To, czego w tych trudnych czasach potrzebujemy, w tych czasach kryzysów na każdym polu, to nie tylko zrozumienia głębi złotej reguły. Potrzebujemy zrozumienia międzyludzkiej solidarności, zwłaszcza w cierpieniu. Potrzebujemy wrażliwości połączonej z otwarciem na każdego człowieka. Potrzebujemy sumień wrażliwych nie tylko na własne potrzeby, ale przede wszystkim na człowieka w potrzebie. Czas odrzucić obojętność, czas odrzucić nieangażowanie się w cudze sprawy i kłopoty. Jeśli nie dlatego, że pomoc człowiekowi potrzebującemu jest kwintesencją chrześcijaństwa, to choćby dlatego, że ta obojętność kiedyś do nas wróci. Głodnego nakarmić, zmarzniętego ogrzać, smutnego pocieszyć, Słabego bronić, o chorego zadbać o to prawdziwe chrześcijaństwo. Szczególnie dziś powinno się ono objawiać niekoniecznie w wielkich kościołach, domach modlitw i miejscach kultu, i nie tyle w pobożnych słowach, co w gotowości uznania osobistej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Niech to będą moje życzenia noworoczne dla wszystkich widzów i fanów Kompasu. I dla mnie samego na ten kolejny rok. Bądźmy bardziej ludzcy w najlepszym tego słowa znaczeniu. W kolejnym odcinku, zaraz po nowym roku, zrobię remanent z całego starego roku, z tego co mnie w nim denerwowało i co cieszyło w różnych sferach życia. Sam jestem ciekaw, czy bilans wyjdzie mi na zero. Do zobaczenia! W innych okolicznościach życzyłbym wszystkim miłej zabawy, ale obecnie poprzestanę tylko na pozostańcie zdrowi i bezpieczni. Bóg z wami.